U wiłów, królewna i diabły, brzuchomówca, pan prot funduje piwo, Margosia na linie, Wawrzuś do góry nogami, Kozabeksa i bat Grzegorza. Czemu zbyrkała płachta u wozu? Wawrzuś otworzył oczy. A ja gdzie? zapytał głośno. W pierwszej chwili jakoś nic, a nic nie pamiętał że mu jednak wcale nie chodziło o dociekanie prawdy, leżał sobie wyciągnięty na słomie, worek z owsem pod głową i przypatrywał się. A było bardzo dużo ciekawych rzeczy do widzenia. Najpierw, jako porządny gospodarski syn, zauważył trzy doskonale utrzymane konie, chrupiące obrok tuż obok niego, a na ziemi leżała śliczna biała koza o długiej krętej wełnie. Dalej w rynku, gdzie wczoraj w nocy widział mnóstwo powyprzęganych wozów, dziś zobaczył dwa szeregi straganów. A o ile mógł dostrzec ze swego kącika, różne cuda rozłożone były na tych straganach. Tuż niedaleko garncarz miał swoje wyroby. Dalej koszyków mocnie zliczona. Obok koszykarza szewc ustawił i rozwiesił kilkadziesiąt par butów, ciżem i ciżemek w różnych kolorach. O raju! A to ci żółte jak słoma w słońcu, westchnął Wawrzuś, wpatrując się z zachwytem w parę trzewiczków zawieszonych rzemykami na drążku i chyboczących się w prawo i w lewo. Zeby tak matusia tu byli, poprosiłbym, oni tacy dobrzy, kupiliby mi te ci zemki, jakie to nosy długie mają, Czuję, że prawiutko byłyby na moją nogę. Ziewnął głośno, przewrócił się na prawy bok i przymknął oczy. Po tylu przygodach należał mu się jeszcze wypoczynek. Jego miłość już się zbudził. Zaświergotał mu nad głową jakiś cienki głosik. Popatrzył w górę. Przy olbrzymim wozie trzy razy przynajmniej większym od innych, grubą, płócienną budą krytym stała śliczna dziewczyna. Wianuszek z jaskrawych kwiatów miała na ciemnych włosach. Koszulkę bieluśką z krótkimi rękawami, gorsecik zielony jak sama trawa, czymś błyszczącym suto wyszywany, i taką samą strojną, króciutką spódniczkę. Na nogach ciżemki żółte. Oj, oj, nie będę się ruszać. Niech mi się tak śni jak najdłużej. Śliczności królówna! Dziewczyna wplatała srebrny galonik do warkocza i śmiała się w głos. A to ci śpioch dopiero! Ludzie od niepamięci świata już pośniadali, a ten chrapi i chrapi. Nie głodnyś? Wolno gadać do jasnej królówny? Idź, że głuptasku, taka mia królówna, jako ty królewic. Margośka mi jest i tyla. Matka, ojciec, zawołała, przytykając usta do szpary w budzie. Bo ten mały już wstał. Przyprowadź go, niech co zje, odezwał się ktoś z głębi wozu. No wstawaj i chodź, bo potem nie będzie czasu myśleć o tobie. Uchyliła trochę zwisającej płóciennej płachty. Weszła po schodkach do wnętrza wozu i pociągnęła chłopca za sobą. Dobrze, że go trzymała za rękę, bo się tak żachnął gwałtownie, że byłby spadł ze schodów na wznak i potłukł się porządnie. O ile Margosia na pewno była królewną, choć się nie chciała przyznać, to znowu te dwie postacie, które ujrzał w tym dziwnym wozie, co był domem, czy w tym domu, co był wozem, musiały przyjść na ziemię prościuteńko z piekła. W głowie mu się mąciło. Jedno grube, a krótkie, odziane po cudacku, prawy w czerwony, lewy żółty, prawa nogawica sina, lewa biała w czarne koła. Sam kubrak pasiaty, jakiś jakby węże po nim łaziły. Ale to wszystko jeszcze nic naprzeciw ohydnej gęby. Ani ściana nie taka biała, jak twarz owego grubasa. Po niej plamy, jakby kto palec we krwi umaczał i pacnął tu i ówdzie. Włosy, albo to włosy? Rude kłaki obmierzłe. To drugie znowu, co stoi w kącie, czarne jak smoła. Gęba i włosy i całe odzienie. A królewna wcale nie ucieka, tylko się śmieje i gada z nimi po cichu. O matko święta, dziękuję ci. Jakaś zwyczajna kobieta stoi przy piecu i z garnka na miseckę strawy ulewa. Ukroiła chleba, odwraca się. A ty ja ją wcora w nocy widziałem. Cóż, maluczki, parobeczku, Przemówiła kobieta do Wawrzusia. Dobrze ci się spało? Zbój się nie przyśnił? Odważył się o jeden krok postąpić. O moi ściewy, szepnął. — Politujcie się nade mną, biednym. Wyprowadźcie mnie stąd zaraz. Już ani jeść nie chce, bylem na one diabły nie patrzał. Choć starał się mówić jak najciszej, Margosia stojąca tuż usłyszała ostatnie słowa i rozchichotała się, aż na ławie przysiadła. Nie bój, że się, nie bój! Słyszeliście, tatusiu, co on gada? Myśli, żeście wy diabeł i frącek też, bo mnie kolki chycą. A starsza kobieta pogłaskała dziecko, podprowadziła je do piecyka i rzekła głosem łagodnym. Jedz synku, z panem Jezusem, a niczego się nie bój. Ci dwaj w końcu to ludzie tacy jako i my. I no sztuki będą pokazować, na rynku po sumie. To się musieli przebrać i gęby se usmarowali. Jak się potem umyją, to zobaczysz, że wcale nie straszni. Stuki? Na co stuki? Takiś duży wyrósł i o wiłach nie słyszałeś? Spytał go długi czarny diablik. Jako życie nie słyszałem, ani w porębie takich nie było. Widzisz, jak to dobrze, żeś się do nas dostał? Zaraz się czegoś ciekawego dowiedziałeś, dodał starszy. E, co mi, ta oto? Nicego mnie ciekawy, nokaj poręba. Tyle ludzi na jarmarku nie tęto i insy odwiezie mnie do tatusia. A jakże, słusznie, i no co masz po ludziach chodzić, nie mogłeś lepiej trafić jak do nas. My właśnie zaraz jutro jedziemy do poręby. Zaraz jutro? Aj, dobrze, dobrze. Już trzeci dzień się błąkam, sam bym nijak nie trafił. A widzisz? Ale za to musisz krzynę odsłużyć. Już ci za odsłuzę, byle mi no zdolił. Łatwa służba, nie bój się. Przystroję cię bogato, bo takiego brudasa wstydziłbym się ludziom pokazać i będziesz się kręcił wedle nas, jakobyś i si ty sztuki pokazował. Potem pójdziecie z Margosią między naród z miseczkami, a ludzie wam będą rzucać denary. Na co denary? Na to, abyśmy jutro głodem nie przymierali i konie popaśli. Zjadłeś? Idźże na plac do studni i umyj się. Margoś, naciągnij mu wody. Stary pochylił się do ucha dziewczyny i szepnął. A dawaj pozór, co by ci nie umknął. Mało jeszcze ludzi było przy straganach. Wszyscy prawie mieszkańcy miasteczka znajdowali się na nabożeństwie w kościele. Margosia z wawszkiem przemknęła pomiędzy wozami, przypilnowała go, żeby się dobrze wyszorował, i czym prędzej wróciła do budy, nie chcąc się przed czasem ludziom pokazywać. Ojciec z fronckiem także korzystali z małego ruchu na rynku. W miejscu wyznaczonym wczoraj przez pisarza miejskiego rozciągnęli wielki kobierzec z kilku połatanych kilimków poszywany. W pośrodku ustawili stół na kobylicach. Pod stołem rozmaite przybory gimnastyczne i inne potrzebne sprzęty. Matka przywdziała czerwoną chustkę na głowę i świeży fartuch i ledwie pierwszych kilkoro ludzi wyszło z kościoła, dały się słyszeć od strony wozu linoskoczków przeraźliwe jakieś tony. Bicie w bęben i odgłos dzwoneczków. Frącek to, stojąc na stole, doł co siły w piszczałkę. Matka waliła w bęben, a Wawrzuś cały w atłasach i złocistych blaszkach potrząsał z największym zapałem grzechotką obwieszoną dwudziestoma dzwonkami. Kościół opróżnił się już po sumie, a na rynku zaroiło się od ciekawych i kupujących. Tu biegły dzieci popierniki od roku z utęsknieniem oczekiwane. Tam parobczak wybierał dla swej dziewuchy pierścionek z oczkiem. Starsze kobiety przymierzały krasne chustki. Dziewczęta wiązały na szyję paciorki, inne bogatsze obstąpiły stragan krawiecki i targowały gorsety lub zapaski. W powietrzu unosiła się woń przysmażanych kiszek, kiełbas i flaków. Gwar, śmiechy, kłótnie przy targu, a wśród tego wszystkiego kocia muzyka linoskoczków, rżenie koni i naszczekiwanie psów. — Ludzie, ludzie, chodźcie patrzeć! Wiły będą sztuki pokazować! Zachęcali się młodzi między sobą, żartowali i drwili jedni z drugich, a jakoś nikt nie chciał przybliżyć się pierwszy do szkaradnie pomalowanych pajaców. Chodźże, jagna, chodź! zachęcał siostrę kuchcik pana burmistrza. To wszystko ino udanie! Jeden posmarował gębę na czarno, drugi na biało, bo taki zwyczaj u nich, ale się bać nie trza, nikomu nic nie zrobią. To ino takie błazny głupie! — pouczał swych towarzyszy starszy czeladnik Ciesielski. — Czasami warto widzieć, jak dokazują. Tak rok w mogile byli, ale nie ci sami, zresztą kto ich ta pozna? Wiły przejęte. — A jak nas urzekną? — spytała Marysia organiścianka, zasłaniając oczy rożkiem zapaski. — No, no, byle si no ty kogo nie urzekła! — rozśmiał się Stach, jeden z ceklarzy, starający się o względy Marysi. A ja wam powiadam, że to są czarowniki. Zawyrokowała przyciszonym głosem faryniarka Wajdzina, nabierając drewnianą ważą chwią gorących flaków dla jego miłości pana Prota, majstra bednarskiego. Ile? Cztery denary? Garnuś flaków na dwa razy do gęby i zaraz cztery denary. Słyszane rzeczy, ani tego żywot nie poczuje. Kiedyś cię to se każcie obręczami żywot ściągnąć, co by poczuł. Niech mnie one wiły sądzą, nie boję się. Półkwarcie flaków za cztery denary, jeszcze i z przyczynkiem. Idźcie do Gawlikowej, radabym ujrzeć ile wam da za osiem. Jego mość pan prot zamilkł pokonany. Wyskrobał miseczkę co do zdziebełka, otarł wąsy i poszedł patrzeć na kuglarzy. Przykład osoby tak poważnej i poważanej podziałał zachęcająco na innych. Pojedynczo i gromadkami zaczęli się ludzie schodzić. Wreszcie, tłocząc się głowa przy głowie, stanęli tuż przy scenie, czyli przed rozesłanym kilimem. Sławetni mistrze wszelakich cechów, szanowna czeladzi rzemieślnicza, urodziwa młodzieży płci obojga, wasze miłości, panowie gospodyni z małżonkami. Gregorius Hippopotamus, magister sztuk wyzwolonych i karkołomnych, wita was. Tak rozpoczął przedstawienie stary Grzegorz głowa rodu linoskoczków. Właściwie nie był on jeszcze starym, tylko ze względu na syna sam się tak przezwał. Zezwólcie wasze miłoście, że dla nabrania sił do pracy muszę się nieco pokrzepić. Nie śniadałem jeszcze. To mówiąc, wyciągnął z zapasa długi nóż, ostro zakończony, i przechylając w tył głowę, wsadził go sobie do gardła aż po rękojeść. Szept grozy przeleciał wśród widzów, a magister Gregorius wyjął z ust kordelas, ukłonił się z wdziękiem na trzy strony, pogładził się po żołądku, mlaskając językiem i podał nóż pierwszemu parobkowi z brzegu do obejrzenia, że jest prawdziwie stalowy i mocno wyostrzony. — Może kto spróbuje, proszę bardzo, nie? Ha! To ja jeszcze raz łyknę sobie tego kordiału za zdrowie przezacnego zgromadzenia! I powtórzył sztukę po raz drugi. Teraz, gdy się czuję dziwnie wzmocnionym i rześkim, jakby mi dwadzieścia latu było, rad będę okazać sławetnemu zgromadzeniu skuteczność pożywnego śniadania. Hej, Frącek, przynieś no tu antałek piwa z wiechy, słyszysz? Czarny Diablik podskoczył do najbliższej szynkowni, wrócił dźwigając z wielkim wysiłkiem sporą dębową beczułkę i postawił ją przed ojcem na stole. Zanim się wezmę do pracy, miło mi przedstawić Waszym miłościom dziecinę płci męskiej, cudownie od urodzenia uzdolnioną. Oto jest Franciscus z Bipesnero. Gdy miał dzień życia, już się zapijał mlekiem. Skończywszy pięć lat, chodził niezgorzej, a w dziesiąci gadał jak stary. Co najwięcej podziwu godne, że tak hojnie obdarzony od natury, wychował się zdrowo i żyje do dnia dzisiejszego. Frącek, pokłoń się państwu, a pięknie. Chłopak odbił się nogą od ziemi, obrócił się w powietrzu jak fryga, magnął z dziesięć koziołków, po czym wymaszerował na rękach do budy. Grzegorz ujął baryłkę dwoma palcami za brzeg ponad dnem wystający i kilka razy wywinął nią młyńca. Ha, ha! zawołała jakaś kobieta z tłumu. Antałek próżny, niewielka sztuka. Ja sam widziałem, że kacz masz próżny dawał. Ze śmiechem krzyknął ktoś drugi. Za łaską waszych miłościów! Z obrażoną miną rzekł kuglarz. I próżnym antałkiem migać w kółko trzymając go w dwóch palcach nie tak łatwo, jak się zdaje, a dopieroż pełnym. Kto mi zaprzecza, jakoby w baryłce piwa nie było? Majster Prot, opierając się na słowach owego, co widział, że antał próżny, podniósł rękę. O zakład! Zgoda! Kto przegra, ten wiadro piwa zapłaci Ja, alibo wy Dobrze, dawajcie dzbany i szklanice Przyniesiono Grzegorz odszpuntował i nalawszy do dzbanów Uprzejmie częstował zgromadzenie Wszyscy pili ze smakiem i śmiali się z pana Prota A, bo czego tamten krzyczał głupstwa? Jak nie był swego pewny i podział się gdzieś, a bo cicho siedzi, bo go wstyd Całe mi nie wstyd, stoję przy was Gdzie, kto? Majster Prot obejrzał się ze złością, chcąc pomścić wyśmiewiska ludzkie i koszt poniesiony, ale tuż przy nim stało dwoje małych dzieci. Trochę dalej Stach z Marysią, zagadani i o Bożym świecie niewiedzący, a z tyłu Damian Jemioła z małżonką, kumotrowia, przyjaciele majstra Prota. — Ciekawość, gdzie stoi, kiej nikogo nie widzę? — Wlazłem do waszej kieszeni! — odezwało się coś przyciszonym głosem. — Czary, diabli! — Diabelskie psikusy! Zaczęto wołać ze strachem. Nie jeden brat uciekł, ale w ciżbie trudno się było wycofać. Aż tu nagle pan pisarz, stojący również w pierwszym rzędzie, uderzył się ręką w czoło i parsknął śmiechem. Juści! Zaraz czary, brzuchomówca i tyle. Owa baba co gadała, i ten drugi, i to, co w kieszeń wlazło, wszystko on sam gadał. Magister Gregorius popatrzał na publiczność z dumą i zadowoleniem i złożył nowy ukłon na trzy strony. Śmiechu i oklasków było co niemiara. Przywołano frącka, fikał, brykał jak opętany. Toczył się po kobiercu zwinięty w kłąb, ani dopatrzeć, gdzie głowa, a gdzie nogi. Potem Wawrzek podawał mu różnokolorowe piłki, a on ich dziesięć wyrzucał w powietrze, łapał zręcznie i znowu rzucał. Żadna z dziesięciu nie spadła ani razu na ziemię. Na zakończenie uwiązano linę do rynny na piąterku zajazdu pod złotą gęsią. Przeciągnięto skośnie do rynny, na takiej samej wysokości po drugiej stronie placu i naturalnie magister Gregorius uprzedził sławetne zgromadzenie, że córka jego Margarita, dziewka wdzięczna ku wejrzeniu, acnotliwa, przejdzie po linie z jednego końca na drugi, po czym wróci na powrót, cofając się. Hucznymi oklaskami przyjęto tę zapowiedź, a on dodał poważnie. Raczą wasze miłości nie dziwować się głośno, ani biciem rąk okazywać swej uciechy. Dopokąd się ta arcy niebezpieczna sztuka nie skończy. Tu chodzi o życie. Głos kuglarza drżał trwogą o ukochane dziecko. Pobielana twarz wyglądała brzydko i śmiesznie. Frącek wyprowadził Margosię na kobierzec, ukłoniła się publiczności szczerząc białe ząbki, po czym pobiegli oboje pod złotą gęś. Dziewczyna ukazała się w otwartym oknie. Stanęła na wyprężonej linie, z drążkiem w rękach dla utrzymania równowagi. I powoli, sztywna, jakby drewniana, nie patrząc w dół, ale prosto przed siebie, zrobiła parę kroków. Małe nóżki stawiała zręcznie i ostrożnie. Wawrzuś nie rozumiał wcale, co miały znaczyć przygotowania z liną. Dopiero gdy zobaczył królewnę stąpającą po sznurze jakieś dwadzieścia stóp nad ziemią. Wrzasnął, jakby go nożem krajano, i puścił się pędem ku zajazdowi nie wiedział po co zapewne ratować ją od śmierci. Jakaś twarda ręka chwyciła go za kołnierz, a jeszcze twardszy głos szepnął mu w ucho: Stój i milcz, raku przejęty! Jak się będziesz darł, przestraszysz dziewczynę, spadnie i zabije się. Ani mi piśnij, bo cię w szmaty potargam. Dziecko zatkało buzię rękoma i stało jak martwe, z oczami w Margosie utkwionymi. Śledząc każde jej poruszenie, ojciec grał na piszczałce jakiś marsz dziki, ale bardzo rytmiczny. Matka uderzała w bęben, dziewczyna szła po linie jak lunatyczka, stawiając nóżki do taktu, bo w ten sposób łatwiej utrzymywała równowagę. Gdy już stanęła w przeciwnym oknie, usiadła na futrynie i odpoczywała. Była bardzo blada. Po chwilce stanęła znów na linie, ale odwrócona do niej plecami, i rozpoczęła powrót cofając się krok za krokiem. Serca patrzących biły na wyścigi z tamburinem matki i piszczałką ojca. Jeszcze dwa kroki, jeszcze jeden, już wszystko dobrze. Teraz dopiero zachuczał rynek oklaskami i krzykiem tłumu, aż mury domów echem odpowiadały. Wawrzuś przykucnął na ziemi i wstrzymywany tak długo strach o królewne wyrzucał z siebie głośnym szlochaniem. No, wstawaj, masz tu szmatę, otrzyj se ślipie. Burknął półgłosem Grzegorz. Nie mówiłem ci, że będziesz zbierał denary z Margośką? No, ruszajże się. Trzeba się było uwijać, zanim publiczność ochłonie z zapału. Margosia cała w pąsach z uśmiechem wzięła ze stołu przygotowane już na ten cel talerzyki. Jeden dała wawszkowi i kazała mu iść za sobą. Widzowie znaleźli się wcale przyzwoicie, mało kto umknął cichaczem, nie rzuciwszy denara. Dziewczyna śpiewała przy tym wesołe ludowe piosenki. To znów przerywała sobie w pół wiersza, by pożartować z jednym, drugim. Ładna jej twarzyczka i dowcipne słówka zjednały jej przychylność wszystkich. Na talerzyku rosła góra miedziaków, gdzie niegdzie przeświecały srebrne pieniążki. Wawrzuś nadstawiał swoją miseczkę, ale nikt na niego nie zważał. Dopiero jakaś litościwa mieszczka użaliła się zaczerwienionych oczu dziecka i rzuciła mu trojaka. — A czego to płaczesz, mały? — To mój braciszek. Dopraszam się waszej łaski, prędko odpowiedziała Margosia. Pewnikiem co przeskrobał i tatuś mu dali w kark, ale to u nas chleb powszedni. Widzicie, już się śmieje. Istotnie, myśl, że miałby być braciszkiem królewny, wydała się chłopcu tak zabawną, że roztworzył buzię i pokazał wszystkie zęby. Sławetne państwo, dorzućcie i dziecku jakich parę miedziaków, dostanie karę, jak z niczym wróci. Sprzątnięto kuglarskie przybory. Deski i kobylice schowano do wozu. Grzegorz i Frącyk umyli się, przebrali w suknie codzienne i wyszli pogapić się na jarmark. Poważny, otyły człek w szaraczkowym Żupanie wyglądał raczej na handlarza nierogacizny, niż na wiłę pajaca. A z Frącka taki był urodziwy parobecek, aż coś dziewczętom oczy ku niemu ciągnęło. Ani gadania, żeby to był ten sam, co kozły magał i czarnego diabła udawał. On też umyślnie tak się smolił i szpecił, żeby go później nie poznawano. Dobrze matka zrobiła, że dziecko przyprowadziła wczoraj spać przy naszym wozie, rzekł stary do syna. Tyś już za duży. Koza cię nie udźwignie, a takie małe ino przyuczyć będzie fikała aż hej. Matka nie zgodzą się, odpowiedział syn. Gdy mówili dziś rano, że trzeba dziecko odprowadzić na plebanie, to go proboszcz odeśle do domu. Juści proboszcz tyle wie, co i my. Gdzież go odeśle? Pogadam z matką na wyrozumienie. A bo to chłopcu krzywda u nas będzie, poje se po uszy, a zechce to i wyżej uszu. Nie narobi się i no tyle, co naukę odprawi z godzinę co dzień. — Nacha, i co, baty brać będzie? — rozśmiał się Frącek. — Bez bata nic — rzekł ojciec sentencjonalnie. — I tyś brał bicie do krwi nieraz. — Oj, brałem, brałem. — No i co? Kości masz całe, wyrosłeś jak habina. Sztuki piękne pokazujesz, krzywda ci. Żadna dziewucha wiły za męża nie zechce. Głupiś. A matka mnie zechciała? Zresztą co tu gadać? Poźryj ino oczy, aby jedna przejdzie, co by się nie ośmiała do ciebie. Każde rzemiosło dobre, byle chleb dało. Tedy wyjedziemy stąd dziś na noc, jutro popas w księżej wulce, a pojutrze przedstawienie w Miechowie, bo tam właśnie przypada kiermasz. Trzeba chłopca przez jutro poduczyć, co by choć na rękach pobiegał. Dasz rady? Jak będzie chętny, czemu nie? Chodzić na rękach wcale nie sztuka. Pogadaj z nim mądre słowo, postrasz go mną, to usłucha. Jak stary Grzegorz zarządził, tak uczyniono. Przed samą nocą wyjechali z miasteczka. Matka z trojgiem młodych w budzie, ojciec na koźle. Biała koza na postronku za wozem. Wczesnym rankiem dotarli do ślicznej polanki w lesie. Grzegorz wyprzągł konie, rozpalono ognisko. Margosia przyniosła wody z rzeczki. Matka gotowała śniadanie, a Frącek zakrzątnął się około Wawrzusia i pierwszej lekcji gimnastyki. Malec wręcz odpowiedział, że nie będzie chodził na rękach, bo by się ludzie w porębie z niego wyśmiali, gdyby odmiennie chodził niż inni. — Ja ci też nie kazuję od rana do nocy do góry nogami uganiać i no cię muszę nauczyć, tatuś tak przykazali. — Na co? — co ci ta oto? Kazali i dość. No, szkoda czasu. Wziął go w pół za krajkę jedną ręką, obie nóżki w drugą i zaczęła się lekcja. Nie chcę, nie będę, go mnie męczysz? Wrzeszczał Wawrzuś, aż tu Grzegorz przyskoczył z batem. A w skórę chcesz? Darmo zjadzie jeden. I zaciął go po gołych nóżkach, aż czerwone pręgi wystąpiły. Masz robić, co ci każą, a nie to baty. I Wawrzuś robił, co mu kazano, byle nie brać batów. Zgrabniutki, drobny, lekki, tego samego rana zgłębił tajemnicze prawidła równowagi. Aż się Grzegorz zdumiał, jakie dziecko pojętne. Biegał na rękach tak swobodnie, jak niejeden i na nogach lepiej nie potrafi. Przy obiedzie dostał pochwałę i kilka słów zachęty do dalszej pracy. Kij ja wolę do poręby, gadaliście co mnie zawieziecie do tatusia. Jakie też to głupie dziecko to strach! Odparł Grzegorz niosąc łyżkę do ust. Nie widzisz to, że prościuteńko do poręby jedziemy? Roześmiali się wszyscy jakimś niemiłym śmiechem. Tylko Grzegorzowa ruszyła ramionami niechętnie. Prościuteńko? Powtórzył Wawrzuś, klaszcząc w rączki. A daleko jest C? Ha, będzie ze trzy staje! Odpowiedział Frącek poważnie, a stary dorzucił. Eh, chyba ze cztery! I znowu parsknęli śmiechem. A w którą stronę? O tam, gdzie te brzuski zakręca się gościniec, już poręba jak na dłoni. Po obiedzie Grzegorz legł odpocząć. Frącek z Margosią poszli szukać grzybów, a Wawrzuś bawił się z kozą, z którą od pierwszej chwili poznania zawarł serdeczną przyjaźń. Słowa frącka, że za brzuskami już widać porębę, brzmiały mu wciąż w uszach. Coś go gnało w tę stronę. To i go będę cekał, Może długo jeszcze będą popasać? myślał. A kiedy to tak blisko, to chyba trafię. Podszedł do Grzegorzowej i pocałował ją w rękę. A czego chcesz, synku? Przyszedłem was pożegnać i do domu. Bóg zapłać za wszystko. Co też ty gadasz, dziecko? Co ci się zwiduje? Nie trafisz. Gadali ze blisko. Już mi ta nie broncie, Muszę iść. Rzucił się jednym skokiem i gnał jak szalony ku brzuskom. Bała się krzyczeć, żeby męża nie zbudzić. Biegnąć nie miała siły ha. Wola boska niech dziecko umyka, pomyślała. Trafi na dobrych ludzi, może go lepszy los czeka, niż biedowanie z nami. Nieszczęściem dla Wawrzusia droga zakręcająca się za brzuskami, nie tylko, że nie prowadziła do poręby, ale co gorsza, była drogą do Miechowa, gdzie właśnie zdążali kuglarze. Z początku leciał jak na skrzydłach, a ciągle wypatrywał oczy, gdzie ta poręba, co miała być widna jak na dłoni. Wiele drogi nie uszedł, już musiał zwolnić kroku. A po godzinie siadł pod dziką gruszą przy drodze odpocząć chwileczkę. Słońce przypiekało, nogi trochę bolały, wyciągnął się w cieniu i usnął. Zbudził go ból piekący jak ogień. Zerwał się na równe nogi, stary Grzegorz stał nad nim czerwony ze złości i prał batem gęsto a ostro. Będziesz uciekać, będziesz? Będziesz, będziesz! — Ja nie uciekał i noszę do domu, do tatusia. — Masz za tatusia, masz za porębę, masz! Za każdym słowem padał powiązany w węzły powrózek na zgrzebną koszulinę. Dziecko zwijało się, kurczyło, drgało. — O Jezu, nie będę, nigdy nie będę! — zakrzyczał rozdzierającym głosem. Pamiętaj sobie, jeszcze jeden raz spróbujesz, to cię tak wytłukę, że krwią spłyniesz. Łotrowskie nasienie. No, zbieraj nogi, do budy! Od następnego rana rozpoczął Wawrzuś służbę u linoskoczków. Ciężkie terminowanie. Musiał chodzić na rękach, magać kozły na odległości w miejscu, skakać przez drążek wysoko nastawiony, a gdy już nabrał wielkiej wprawy w tym wszystkim, Margosia uczyła go chodzić na linii rozciągniętej tuż ponad ziemią. Rozpinano ją co dzień o pół stopy wyżej, a nauczycielka tłumaczyła bardzo łagodnie. Głaskała i całowała, gdy się dobrze udało, a nigdy nie biła. Zrozumiał, że nie trzeba patrzeć na dół, bo się w głowie zawraca. Zrozumiał, że stawiając lewą nogę, trzeba się przechylić odrobinę w lewo i nawzajem. Ale bardzo często jeszcze spadał z liny, więc o popisywaniu się tą sztuką nie mogło być mowy Za to biała koza miała się spyszna Przed trzema laty, gdy frącek był mało co większy od wawrzusia, a koza ledwie wychodziła z dzieciństwa, wytresowano ją do pewnych ćwiczeń Kuska myślała, że to figle i chętnie dokazywała z frąckiem Ale dawno już swych sztuk zapomniała i trzeba ją było uczyć na nowo to jedno było dobre, że nie wiedząc jeszcze co go czeka, Wawrzuś dzielił się z kozą swoim chlebem. Odkradał grzegorzowej szczypteczki soli i tymi frykasami kupił sobie miłość beksy na wieki. Gdy więc przyszło, rozpędziwszy się, chwycić kozę za rogi, przewrócić w powietrzu koziołka i stanąć jej równymi nogami na grzbiecie, beksa nie sprzeciwiała się zbytnio woli swego przyjaciela zwłaszcza że wspomnienia młodości budziły się w jej pamięci nastawiała rogaty łeb jak do walki i stała jak wryta co było ułatwieniem dla wawrzusia zdarzyło się już kilka razy że na przedstawieniach jakie wędrowniku glarze dawali po miasteczkach koza i wawrzuś podobali się najbardziej dzieciak nie wyglądał na swoje lata drobniutki był i smukły Dlatego też sprawiało na publiczności wielkie wrażenie, gdy taka kruszyna wyskakiwała jak pchła z ziemi na głowę i grzbiet kozy. Stary Grzegorz winszował sobie nabytku. Chłopiec go prawie nic nie kosztował, a przyczyniał się wiele do pomnożenia zarobku. Dodzierał aksamitów i świecideł, z których frącek wyrósł, jadł jak myszka, a pracował nie mniej od starszych. Tylko, że ciągle tęsknił za porębą i choć przy Grzegorzu głośno o tym nie mówił, stary nie jeden raz dosłyszał, jak przed Margosią wylewał swe żale. Pilnowali go też wszyscy, jak oka w głowie, prócz matki, bo ta od samego początku litowała się nad dzieckiem i ciągle tylko przemyśliwała, jakby to oddać Wawrzusia rodzicom, a przynajmniej powierzyć jakiemu dobremu człowiekowi, żeby go na uczciwego rzemieślnika wykierował. W nieustannej tułaczce z jednego kąta kraju w drugi, wiły trzymali się zwyczaju, że w nocy odbywali drogę. Wypoczywali nad ranem, a w dzień dawali przedstawienia. Jeżeli po drodze trafiło się miasteczko, tym lepiej. A nie, to i po wsiach pokazywali swe sztuki bodaj za bochenek chleba albo wiązkę siana dla koni. W ten sposób opłacali sobie koszta wędrówki i snuli się z północy na południe, ze wschodu na zachód. Nierzadko spotykały się dwie lub trzy rodziny linoskoczków. Jedni powiadamiali drugich, gdzie warto się zatrzymać i jakim traktem jechać najbezpieczniej, po czym każda Buda ruszała w swoją stronę. Bawrzuś, nauczony smutnym doświadczeniem, że ucieczka nie jest rzeczą zbyt łatwą, a bat Grzegorza jest rzeczą okropną, pogodził się pozornie z losem i coraz to wspanialsze salto mortale urządzał, tak z kozą, jak i bez kozy. Ale w nocy, gdy wszyscy w budzie spali twardo, a wóz posuwał się powoli po wybojach i kałużach, ach, wtedy jak ptaszek więziony, co się w klatce trzepoce i skrzydełka sobie o szczeble obija, tak biedny malec spłakiwał się gorzko i snuł dziwaczne plany oswobodzenia. Pewnej pochmurnej nocy, gdy wóz toczył się powoli leśną dróżką, co chwila potykając się o grube korzenie lub zapadając w błoto po osie, Grzegorzowa, która w dusznym gorącu zamkniętej budy usnąć nie mogła, usłyszała ciche szlochanie Wawrzusia. Cóż ci to maluczki? spytała ostrożnie, by nikogo nie zbudzić, przyciągając sienniczek z dzieckiem ku sobie. Nic, biednym jest! odpowiedział. Czego, biedny? Boli, co? I pogłaskała go po głowie. Wiedział, że matce można się przyznać do wszystkiego. Ileż to razy słyszał, jak nastawała na męża, by chłopca oddał do jakiego dworu po drodze albo do rzemiosła. Wiedział, że go nie zdradzi, bo zawsze była dobra dla niego. Więc ją objął za szyję i najcichszym szeptem wyjąkał. Chce do mamusi, do poręby. Robaczkiem się opiekuje, polnej trawki pilnuje. Przypomniała się grzegorzowej pieśni o boskiej opatrzności. Ha, może to wola pana Jezusa, pomyślała. Niech dziecko idzie, gdzie je oczy poniosą. Lepszej sposobności jak dziś nie będzie. A nie boisz się czarnej nocy? Już niedźwiedź i dzik wedle mnie przełaził. Józem wilkowe ślepie w nocy widział, a nic mi się nie stało. — Nie boję się niczego. I no co by mnie majster nie przyłapili. — Słuchajże, wraź se tę ćwiartkę chleba, co leży na skrzyni, za pazuchę. Zmacałeś? — Już. A teraz pełzaj powoli ku schodkom. Płachtę odepnij. — Cicho! któreś się rusza? Zatrzymali oddech, czekali. Frącek znów zaczął chrapać. Argosia mruczała coś przez sen. Możesz iść śmiało, śpiał twardo, a nie przewróć tam czego. Bóg zapłać, nie pocałujecie mnie na drogę? Uściskali się. Coś zaszeleściło pomiędzy skrzyniami i tłumokami. Trochę świeżego powietrza wpadło do wnętrza przez odpiętą płachtę i więcej nic. Dzięki codziennym ćwiczeniom gimnastycznym skok z jadącego wozu zabawką był dla Wawrzusia. Zwłaszcza, że konie drzemiąc stąpały noga za nogą. Grzegorz dla odpędzenia snu szeptał godzinki. Poczekaj, teraz ja mądry, już mnie drugi raz nie złapiesz! — szepnął, grożąc ściśniętą w kula rączką niewidzialnemu tyranowi. Ciemno jak w kominie. Schowam się w krzaki, a ty mnie sukaj, póki ci się nie sprzykrzy. Dał susa w las. Nie, po krzakach przysiadał nie będę. Zaświecą ze dwie latarnie i gotowi mnie wypatrzyć, albo zwierz będzie przechodził, to mnie zje. Wylezę na drzewo! Ze zwinnością kota czepił się palcami grubej, popękanej kory. Nogi pomagały rękom. W minutę już siedział na gałęzi. Pomacał z tej i z owej strony. Przekonał się, gdzie drzewo ma najgęściej splątane konary, i ostrożnie, by głową nie uderzyć o gałąź, wspinał się wyżej. O, tu mi będzie w sam raz, tu seranka docekam. Odpięta z gwoździa płachta, przemykająca wóz linoskoczków, fruwała, poruszana lekkim wiatrem, i szeleściła bijąc o koszki. Baczne na każdy odgłos ucho Grzegorza posłyszało ten szmer. Cóż się ta dzieje? mruknął. Złamało się co, czy oberwało, że tak zbyrka. Zatrzymał koni i zsiadł z kozła. Hej! Któreż tam płachtę odpieło? — Czego chcecie? Odezwał się z głębi zaspany głos frącka. Gadam po co płachtę odpinacie. Jeszcze się który tłomok zesunie i wyleci. A nim się ruszał, śpi od wieczora na jednym boku. Może Margośka albo matka. Margosia odpowiedziała chrapaniem, a matka udawała, że śpi. Ojoj, tatusiu! No co? Siennik pusty, chłopaka nie ma. Grzegorz syknął przez ściśnięte zęby jakąś klątwę w tysiące tysięcy, ale nie tracąc czasu na próżne słowa, natychmiast skrzesał ognia. Zaświecił latarnię i Frąckowi kazał zrobić to samo. — Chodźmy szukać — rzekł. — Ty patrz z lewej strony, ja z prawej. — Nie musiał ubiec daleko. Ani trzech pacierzy nie ma, jak szelest posłyszałem. Puścili się wzdłuż drogi, licząc, że dziecko dogonią. Gdy ubiegli spory kawał, dopiero im na myśl przyszło, że się mógł schować gdzieś bliżej w gęstwinie. Więc wracali już powolutku, przyświecając krok za krokiem, krzak za krzakiem. Jednej kępki paproci nie opuścili, przystawali, nadsłuchiwali. Nic. — Przywiąż no latarnię do żertki, poświecisz wyżej między drzewa, może się gdzie na które wydrapał. — O Jezu! — szepnęło dziecko. Prosto na moją sosnę świeci. Musi mnie uwidzieć. Białą kosulę znać między gałęziami. Cóżeś się tak zapatrzył w jedno miejsce. Zobaczcie sami, coś szarzeje na samej górze. Gdzie, gdzie? Nie widzę. Załomotały skrzydła. Wystraszony puchacz spuścił się z wierzchołka sąsiedniego drzewa i ciężkim lotem uciekając od światła uderzył sobą silnie w twarz Grzegorza. Stary się zachwiał, wyciągnął przed siebie ręce i czepił się froncka za ramię, a ten, zaskoczony z znienacka, puścił drążek. Latarnia upadła i zgasła. Dalibyście spokój szukaniu! odezwała się matka z wozu. Chłopak uciekł jeszcze przed północą, a wy go tutaj upatrujecie. Tak? Toś wiedziała, a nie krzyknęłaś na którego z nas? Właśnie, że mnie wiedziała o niczym i nowe śnie mi się majaczyło, że się ktoś wedle mnie przesuwa. Nawet mnie w rękę pocałował. Nijak się ocknąć ani oczu otworzyć nie mogłam. To jedno wiem z pewnością, że więcej niż dwie godziny jak zemknął. Wtedy nie bądźcie głupi nie szukajcie wiatru w polu. Nakleli obaj, co się wlazło i powrócili do wozu.